Dobra, chyba już działa. W każdym razie witam wszystkich. Ja nazywam się Zeno Szame. Witam wszystkich na moim pulpicie. Ja jestem tłumaczem gier. I niedawno wielu ludzi pytało mnie, jak się tłumaczy gry na silniku Renpy. Renpy to jest taki silnik do wizualnoweli. Możecie go kojarzyć z takich gier jak właśnie na przykład Doki Doki Literature Club. Katawa Shoujo i tym podobne. To jest e, właściwie większość e, Visual Noveli chodzi na tym silniku. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać e, dosyć prosty sposób na ingerowanie w pliki gry, a co za tym idzie tłumaczenie tych plików e, odpowiadających za skrypt. E, oraz przy okazji mogę Wam też pokazać jak e, zmieniać grafiki w samej grze, żeby zrobić takie proste mody. E, i dzisiaj właśnie Wam to pokażę, powiem też, jakie potrzebne są narzędzia. Yy, jako przykład sobie po, posłuży nam Doki Doki Literature Club. Jak tutaj widzicie, jest w ogóle niezmodowana wersja, yy, najnowsza pobrana ze strony gry, yy, niespolszczona ani nic. I teraz tak, co będzie nam potrzebne? Potrzebne nam będą trzy rzeczy. Po pierwsze program o nazwie Editra. Do programu Editra znajdziecie link w opisie. Potrzebny nam będzie plik o nazwie UN.RPC. Do niego również dam link w opisie oraz program RPA Extractor for Windows. Do niego również link zapodam. Pozwólcie, że zmienię nazwę jego na RPA. A dlaczego muszę zmienić jego nazwę, to się już za chwilę dowiecie. OK, dlaczego służą te programy? Już tłumaczę. RPA służy do wypakowywania plików, które znajdziemy w folderze, który zazwyczaj w y, grach rępy nosi nazwę Game. W wypadku Doki Doki Literary Club mamy tak. Audio.rpa to, y, audio to jest plik, który zawiera wszelkie dźwięki z całej gry. Fonts.rpa, który zawiera wszelkie czcionki z całej gry. Images.rpa, czyli plik, w którym znajdziemy wszystkie obrazy, oraz scripts, czyli, program, czyli plik, który nas najbardziej interesuje, chociaż nie jako jedyny, bo zawiera on wszelkie teksty, które w grze się pojawiają. A więc, tak, jak rozpakować taki plik? Bo, jak widzicie, normalnie klikniemy na niego myszką, nie ma czym go otworzyć. I tu się przydaje rpa extractor. Niestety jest to program naprawdę niewygodny w obsłudze, ale pokażę Wam na czym, jak się nim posługiwać. Otóż, pierwsze co musimy zrobić, skopiować sobie plik, który chcielibyśmy wypakować. Tutaj najwygodniej chyba będzie wziąć plik script.rpa, ponieważ jest on dosyć mały i zawiera to, co nas interesuje. Kopujemy go sobie do ścieżki, w której znajduje się program RPA Extractor, którego nazwę folderu zmieniliśmy na RPA, i za chwilę powiem Wam dlaczego. OK, teraz jak zacząć korzystać z RPA Extractora, ponieważ nie można go po prostu uruchomić. Po prostu nic się wtedy nie stanie. Znaczy, wyskoczy jakieś okienko na pół sekundy i tyle. A jak się z niego korzysta? Już tłumaczę. Klikamy w przycisk Windows Plus R i wyskoczy nam takie okienko. Wy tutaj, w tym okienku, co tu jest, wpisujemy cmd i wciskamy OK. Wyskoczy nam wiersz poleceń, bodajże to się tak nazywa. Teraz tak, musimy... Jest tutaj napisana ścieżka C, Stasiek, to moje imię, taki name reveal. I teraz tak, musimy nakierować go na ścieżkę, w której znajduje się nasz folder rpa-extractor. A musimy to zrobić słownie. A więc tak, piszemy cd, czyli przejdź do folderu, Desktop. Bo Desktop to inaczej pulpit po angielsku przeszedł do Desktop CDRPA, czyli do folderu RPA. Dlatego właśnie skróciliśmy jego nazwę, żeby nie trzeba było przepisywać całej nazwy teraz. I teraz tak, kiedy już jest w folderze RPA, jakby wiersz poleceń znajduje się tutaj. Teraz musimy odpalić program RPA Extractor, którego też nazwę zmienię szybko na RPA, żeby łatwiej mi się z niego teraz korzystało, ok? RPA. Ok, i teraz tak. Yy, żeby wypakować pliki, piszemy tak. Najpierw RPA. Wszelkie rzeczy, które robimy programem RPA, poprzedzamy słowem RPA. RPA. I teraz tak. Jeżeli chcemy wypakować pliki, musimy użyć. Yy komendy x, czyli extract, myślnik x, następnie podajemy nazwę pliku, który chcemy wypakować, scripts.rpa, czyli przepisujemy tutaj, scripts.rpa, klikamy enter. O, i jak widać, wszystko co jest w środku pliku scripts wypakowało nam się bezpośrednio do folderu, gdzie jest rpa. No i niestety zrobił się tu lekki burdel, w związku z tym, że y, pomieszały się pliki y, wy, y, znajdujące się w tym pliku scripts oraz pliki rpa ekstraktora, ale można temu zaradzić bodajże komendą o. I wpisaniem nazwy folderu, do którego chcielibyśmy, żeby to było wrzucone. Nazwijmy go yy, test. Yy, no, może być test. Klikamy OK. Wchodzimy do RPA. O, właśnie, no i wszystko nam się wypakowało do folderu test. Wszystko, co znajduje się w pliku script.rpa. Wśród nich znajdują się takie rzeczy jak na przykład rzeczy, które będą nam wyskakiwać w folderze z grą itp., itd., ale to już rzeczy są poświęcone samej grze, a nie yy, wszelkim rzeczom związanym z tym programem. To, co nas powinno interesować, to pliki yy, o rozszerzeniu RPC. Y, Tych plików niestety w takim stanie, w jakim są teraz, edytować nie możemy. To, co możemy natomiast zrobić. To olać totalnie na chwilę RPA ekstraktora, ponieważ widzicie, kiedy używamy RPA ekstraktora do wypakowywania scripts.rpa wypakuje on nam pliki .RPYC. Natomiast, aby móc edytować pliki skryptu, muszą one być w formacie RPA. A żeby były w formacie RPA, musimy wykorzystać właśnie Un.rpc, plik który wspominałem wcześniej. Co z nim robimy? Jedyne co musimy zrobić to przenieść go do pliku tego samego do folderu tego samego, gdzie znajdują się wszystkie pliki o rozszerzeniu RPA. Następnie uruchomić grę. Po prostu uruchomić grę. Pozwolić jej się uruchomić. Ty, yy, gra będzie się teraz uruchamiać troszeczkę dłużej, ale jak widzicie, nie znowu aż tak długo. Jedyne co musimy teraz zrobić to wyłączyć grę od razu. Wejść do folderu game, i jak widzicie, pojawiło się nam dużo więcej plików. I teraz, tak jak widzicie, pojawiły się pliki RPE. A przepraszam, wcześniej wspominałem, że mają być w formacie RPA. Przepraszam bardzo, mój błąd powinny być w, folder, w formacie RPE. Sorka za to. I teraz, kiedy są już w formacie RPE, możemy je edytować za pomocą Editry, właśnie. Programu do edytowania plików RPE. Po prostu yy, klikamy, yy, bierzemy taki, bodajże skrypt H0, to jest plik skryptu odpowiadający za początek gry. W innych grach będzie się on oczywiście nazywał inaczej, ale w tej grze nazywa się tak. Przeciągamy go sobie do edytory. Otworzył mi się na drugim ekranie, ale jak widzicie mamy tutaj do czynienia z yy, prostym yy, kodem. Tutaj są różne yy, nie chcę powiedzieć źle, ale no, różne rzeczy związane z tym, jak gra ma działać. Ma odpalić się gra, ma odpalić się mu muza ma się zastopować, odpalić, a także jest tekst, który nas interesuje. Tekst jest pomiędzy cudzysł cudzysłowami, i ich nie należy usuwać, ale można robić co się chce z tekstem wewnątrz tych cudzysłowów, cudzysłowi. No i na przykład zmieńmy to sobie na, żeby łatwiej nam było pokazać, że yy, zedytowany plik działa, na, napiszmy tu coś, co będzie łatwo napisać. Napiszmy tutaj na przykład JP2GMD Jan Paweł II Gloria Maria Dziewicy kliknijmy Save, czyli zapis X i teraz nasz plikt script CH0 został zedytowany. Yy, możemy usunąć resztę na razie, bo one się nam teraz nie przydadzą, bo te pliki wszystkie w formacie rpy w dalszym ciągu są w, w y, pliku scripts.rpa znaczy w formacie rpyc, przepraszam one są dalej w tym pliku my je po prostu wypakowaliśmy i y, można je sobie edytować ale one w dalszym ciągu się w scriptsach znajdują i teraz tak, możemy uruchomić sobie grę i gra automatycznie skompiluje nam sama plik rpy do formatu RPC. Zobaczcie, wejdę do folderu Game. A, przepraszam, zapomniałem usunąć Unirpyt. Już to robię. A, przepraszam, jeszcze muszę zaznaczyć, żeby nie usuwało mi tego. A, dobra. O, a przy okazji, za chwilę Wam pokażę. Bo unrpyc ma też taką rzecz, że musicie go usuwać, jeśli nie chcecie, żeby wam się wypakowało, yy, wypakowywało scripts.rpa. Bo to jest po prostu plik, który służy do wypakowywania scripts.rpa. Ok, i widzicie, gra nam sama skompilowała k 0 z RPE do rp, -Y do rpc. I teraz yy, jest on w dokładnie tym formacie, do którego wypakował nam. Yy, scripts.rpa program rpa extractor. Możemy sobie po prostu teraz złapać myszką, przeciągnąć to tutaj, zatwierdzić chęć podmiany plików, i teraz yy, pozostało nam zająć się innymi sprawami. Tutaj pozwólcie, że usunę wszystko. Teraz tak. To, co musimy zrobić teraz, to za pomocą rpa ekstraktora zapakować wszystkie pliki z tego folderu do zupełnie nowego pliku scripts.rpa. A jak to zrobić? To już wam mówię. Musicie yy, napisać tak w programie RPA. Musicie napisać RPA scripts.rpa, czyli zupełnie Utworzy Wam zupełnie nowy plik script.rpa, a następnie wypisywać nazwy wszelkich rzeczy, które chcecie, żeby się znajdowały w tym script.rpa. I niestety jest ich dosyć dużo, i niestety nic na to nie poradzę, ale musicie przepisywać wszystkie te nazwy. Sorka, ale tak to już niestety jest. Natomiast pokażę Wam, jak to zrobić. Na przykład, patrzcie, mamy tam. Yy, na przykład plik cg, CGS.carpic, console.carpic yy, i tak dalej. Ale jeżeli mamy plik, który ma więc, który ma spację w środku, na przykład canyhearmy.txt, to już wam mówię, musicie po prostu yy, umieścić go w cudzysłowie. Cudzysłów. Zmieni, skopiujemy sobie nazwę. .txt. Pamiętajcie, żeby pisać rozszerzenia, bo to bardzo ważne. No i tak dalej, yy, aż yy, nie skończycie wszystkich nazw wpisać. A i przy okazji, te pliki muszą być wszystkie w tym całym folderze co rpa extractor, więc niestety musicie sobie je przekopiować. Zapomniałem o tym wspomnieć. Yy, gdzieś, yy, poczekajcie, mam gdzieś tutaj w innym folderze, sobie swego czasu przekopiowałem to, co trzeba wpisać w rpa extractorze. O, właśnie, tutaj mam. Wszystko jest. Pozwólcie tylko, że zrobię tak. Ok. Jeszcze usunę jedną rzecz, która nie powinna normalnie być, ponieważ jest to wersja z wersji spolszczonej. Dobra. Tu się już znajduje CGS, konsola. Do, dobra, to, to nieważne. Nie zwracajcie uwagi na to, co mi się tutaj wyświetliło. Wam się to wyświetlić nie powinno. Dobra, rpa ekstraktora możemy już zamknąć, tak właściwie. Teraz w folderze rpa ekstraktora powinien pojawić się nam nowy zupełnie script.rpa. Gdzieś go tutaj powinien być. On zastąpi nam stary script.rpa, więc yy, po prostu macie go tutaj kopiujemy go sobie do folderu z grą. No i odpalmy grę, żeby sprawdzić, jak to działa. O Jezu, jaka ta gra głośna. Eee, pozwólcie, że przeklikam sobie, tra ta, ta Ściszę ją troszeczkę. Dobra. New game, nazwijmy się... Y Makaron. Ok. No i jak widzicie, yy, tekst, który wprowadziliśmy, działa, wyświetla się. Ok, ale to nie wszystko, co musicie wiedzieć. Otóż yy, ważną kwestią są również czcionki, bo czcionki yy, zazwyczaj w wizualnowelach yy, nie mają polskich znaków. Musicie, musicie dodać sobie polskie znaki do danej czcionki. Na no yy, czcionkę znajdziecie, właśnie, font.rpa. Ale niestety, jak dodać polskie znaki do danej czcionki, to, to już niestety w tym poradniku Wam nie pokażę, bo to jest zbyt yy, pracochłonna rzecz, bym tak powiedział. Ale może jeszcze kiedyś Wam pokażę. Jeżeli naprawdę będzie ktoś, komu naprawdę będzie to potrzebne i nie będzie mógł znaleźć żadnego innego poradnika na YouTube czy gdzieś, to będę mógł to dograć, ale póki co nie, bo to naprawdę za dużo na razie jest do pokazywania tutaj. W pliku images.rpa znajdziemy yy, wszelkie obrazki w, z gry, i będzie, jeżeli je zedytujemy i wkleimy z powrotem do image za pomocą RPA ekstraktora, to również się wyświetlą w grze. Jak chcecie, mogę Wam pokazać mniej więcej efekt moich krótkich zabaw z właśnie Doki Doki Literature Club, z lekko zmodowaną wersją, którą tutaj posiadam, jak to wygląda po lekkim modowaniu gry. No, mniej więcej tak to wygląda, więc yy, pamiętajcie, że są rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy tylko mieć odpowiednie programy oraz yy, chęć yy, zrobienia zarówno spłoszczenia, jak i jakiegoś zabawnego moda, więc. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Jeżeli chcecie naprawdę jeszcze, żebym coś Wam wyjaśnił, to nie zawahajcie się wpisać w komentarzach zapytania, ja postaram się odpowiedzieć na nie. A póki co życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego i Elo, cześć.